Paweł Paczkowski, MVP polskiego zespołu meczu Polska-Hiszpania. To duże wyróżnienie, ale prawda, czegoś zabrakło. Wolałbym oddać to wyróżnienie i wygrać to spotkanie. Nie ma wątpliwości co do tego. Niestety dzisiaj przegraliśmy. Wydaje mi się, że mogliśmy spokojnie wygrać ten mecz, ale Hiszpanie pokazali klasę. Pokazali, że są mistrzami Europy bez względu na to, jakim składem osobowym przyjeżdżają do jakiegokolwiek przeciwnika. To jest zespół bardzo wysokiej klasy i dzisiaj to pokazali. Ty często trenujesz rzuty praktycznie przez całą długość boiska? Rzadko. Rzadko, no wydaje mi się, że ten rzut był troszeczkę nieszczęśliwy. Bywa. A jakie doświadczenie z Ligi Ukraińskiej możesz ocenić, bo praktycznie już jeden sezon masz za sobą? Jeżeli chodzi o doświadczenie z Ligi Ukraińskiej, to mogę powiedzieć, że podejście do każdego przeciwnika w sposób jednakowy, bo tam poziom jest naprawdę niski i trzeba się nastawić na każdy mecz. Naprawdę mocno trzeba się skupić, żeby się odpowiednio nastawić. A wy tutaj mówię teraz o prezentacji Polski. Czujesz, że każdy mecz stajecie się lepsi, czy to jednak tych meczów naprawdę trzeba rozgrywać bardzo dużo, żeby te doświadczenie, żeby później zrozumienie na boisku było pełne? Wydaje mi się, że można, patrząc przez pryzmat spotkań, które zagraliśmy gdzieś od listopada, zeszłego roku, to gdzieś popełniamy krok do przodu co chwilę i na przykład porównując ostatnie trzy mecze, pierwszy mecz z Czechami w Katowicach, drugi mecz z Czechami w Czechach i dzisiejszy z Hiszpanią, to widać ten sukcesywny progres. Wolałbym, żeby to następowało trochę szybciej, ale musimy być cierpliwi. Dziękuję bardzo.